Jaguar S-Type 2005 rok, silnik 2.7 diesel z dwiema turbinkami. Słuchajcie, ktoś powie Jaguar. Jaguar. Wiecie co? Ten samochód według mnie, on jest fenomenalny. Jest fenomenalny. On, jak to my mówimy, on ma duszę, tak żona? Żona poplawiona, bo go myje akurat, mokra. Dawaj test po mokrego podkoszulka. Nie ten bieg. Nie ten podkoszulek. Słuchajcie, nie uwierzycie mi, ale przez ostatnie pół roku ten samochód strasznie kopcił. Tutaj lewa rura kopcił, tak jak nie wiem co mówię, turbina do wymiany, wszystko jest. Już tam nawet miałem turbinę, bo kiedyś miałem takiego dawcę z tego Jaguara, bo on jest po lekkim wypadku. Walnąłem nim przodem na autostradzie, tutaj macie gdzieś film wam puszczę, albo nie, film w opisie będzie. O, jak to było. I słuchajcie, przestało kopcić. Po prostu. Tak, naprawił się. Strasznie ciekł olej mu gdzieś spod spodu. Nawet nie zaglądałem gdzie, ale naprawdę. Gdzie nie stanąłem, to była taka plama oleju. Mówię, kurde, no trzeba już, mówię, już złom, to już po aucie jest. 3-4 miesiące poplamił, przestał. To jest dosłownie. Jechało się nim szybko, dawałem więcej gazu, nagle był taki przyduszało go. Ciężko było wyprzedzać w tym samochodzie i tam było jakiś błąd wyskakiwał, coś tam, performance, coś tam było nie tak, nie? Coś z kompresorem, a z turbiną czy z czymś tego, nie? Przeszło mu to. Tak jak wspomniałem, samochód był, uderzyłem nim tutaj był cały przód zmasakrowany, tu macie gdzieś zdjęcia, wam powrzucam, zmasakrowany był, poduszek mu nie wybiło. No kupiłem dawcę, wymieniłem mu cały przód. Tutaj jeszcze jak wprawne oko się zobaczy, że tu jest lakier normalny, tu jest metalik. Trzeba to wszystko będzie malować, ale... No oczywiście wywaliło mu, poduszek mu nie wywaliło, no ale wywaliło mu napinacze. No i teraz co by trzeba było zrobić, jak wywali napinacze? Oczywiście kupić nowe pasy z napinaczami, albo to je regenerować. Ja kupiłem sobie używane. Przód udało mi się wymienić, no niestety. Tył mamy rokokoko brązowe, bo nie dostałem. Mówię, mam to gdzieś. I powiem wam, gdybym wam tego nie powiedział, to nawet nikt nie wie, że nie miały być brązowe. Bardzo ładnie wygląda, mnie się podoba. No coś się tutaj ubrudziło. Bo to deski tym przewożę. I wracając do tematu. Jeżeli samochód jest po wypadku, wybije mu albo napinacze, albo poduchy, to co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim zazwyczaj w 99% środkowy tunel rozbudować i tam pod popielniczką, tam daleko, zazwyczaj gdzieś tam tutaj w środku jest komputer, sterownik od pasów bezpieczeństwa, od poduszek i trzeba go zresetować. W przeciwnym razie będzie wam się na liczniku poduszki świecić. No i problem z przeglądem i tak dalej, wiadomo jak się świecą, to nie działają, to jest też takie logiczne. Co wymyślił Jaguar? A nic nie wymyślił Jaguar. Założyłem mu nowe te napinacze, przekręcam kluczyk, błąd zniknął. Naprawił się sam. Naprawdę, ten samochód, on miał tyle wad różnych, on się po prostu sam naprawia. Sterownik ma przewspaniały. Wyskakuje na przykład jakiś tam błąd silnika. Ale jest normalne, te wszystkie samochody teraz co jakiś czas wyskakuje błąd silnika. Wiedziesz, dziurę gdzieś coś nie tak zassa, coś za zimno, za ciepło mu, błąd silnika wyskoczy. No ja mu też czasem wyskakuje. Pojeździ dzień, dwa, potem się sam zresetuje i już nie ma błędu. I nawet jak podłączę pod komputer, to ten błąd nie wyskakuje jakiś tam. Także mówię, naprawdę samochód... Nie robię przy tym samochodzie od kilku lat nic, aż grzech. Naprawdę zabieramy się za niego, zabieramy. Dlatego on się sam naprawia. Tak, dlatego on się sam naprawia. Nie będzie czekał. No, naprawdę, nie wiem, nie widziałem jeszcze takiego samochodu, który by miał tak wspaniały sterownik, jak ma Jaguar. A wierzcie mi, po wypadku naprawiałem tyle samochodów, tyle na przykład, co ja się z Corsą B namęczyłem, o taką jak tutaj jest. B, czy to jest C, B? Nie, to było D, nie B, przepraszam, taka tu, o. Tylko ta akurat nie jest moja. Ale miałem taką, jeden sterownik wymieniłem, drugi sterownik, a to były tylko napinacze wybite.
świeciło, jakiś błąd był, ponieważ podczas wypadku miał, one mają, te korsy mają tam na środku, mają, nie wiem czy nie będziecie widzieć, nieważne, jest możliwość guzikiem wyłączenia pasów bezpieczeństwa, jak wozicie dziecko i jak będzie miał wyłączone i wtedy dostanie uderzenie, to tak się pieprzy wszystko, że potem nie wiadomo jak co z tym komputerem zrobić. Sprzedałem to w cholerę, ktoś tam wziął po znajomości i tak dalej, opuściłem trochę sceny, bo mówię, no takie cyrki z poduszkami powietrznymi, a tutaj podłączyłem pasy, wymieniłem, cak, cak, komputer się sam zresetował. No da się zrobić. Narzekacie na Jaguary, no bo no są dziwne samochody, naprawdę. Ale ja naprawdę mogę wam polecić z czystym sumieniem taki samochód. Bo jest zajebisty. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. No nie jest piękne auto? Oczywiście, że jest piękne. Tapicerka w trakcie wymiany, je zamówiliśmy. Znaczy pod sufitka tutaj, bo wisi barokowo. O, tu wszystko wisi, normalne. Samochód 10-15 lat, każdemu tapicerka praktycznie pod sufitka odpada. Naprawdę super, świetnie wyposażone samochody, ekonomiczne. Ten samochód mi bierze 5-6 w mieście diesla. Na trasie pokazuje komputer 4,5. Także... I są samochody niedrogie. Także dbać. One mówią, że silniki się psują im. Tak, bo jak się wymienia oleje co 50 tysięcy, no to się psują. Ja wymieniam regularnie oleje, jak sobie przypomnę. Także jeździ, no. Albo jak on ci przypomni. Albo jak on mi przypomni, jak zrobi. Czyli że trzeba mu olej wymienić. Więc naprawdę, no, jeździ. Mam nadzieję, że teraz... Mam nadzieję, że go za bardzo nie zachwaliłem. No, ale... Tak, no. Także się. Będzie się dalej jeździło. Oj, jakieś dziury. Będziemy robić zderzaki, będziemy go malować, będziemy go robić ładnie, nie? Tak, żona chce go. Ja to bym dawno sprzedał. Żona chce. Nie, piękny. Piękny, nie? No, żonie się podoba. Także będziemy jeździć Jaguarem. Fajnie Jaguar, nie? Coś o Jaguarze powiesz? No co mam powiedzieć? No jest bardzo wygodne auto. Przede wszystkim. Tak. Jest, ja wiecie co, jak ja go kupiłem, to stwierdziłem, że to auto jest nudne. Naprawdę. Ja zasypiałem w nim. Tu się wszystko robi samo. No tak. On już trochę taki rozklekotany jest, ale on był taki wygodny, mięciutki i tak dalej. On po prostu tylko tak, chwytasz kierownicę i jedziesz. I nic więcej. Jedna ręka, druga gdzieś na podłokietniku i tak jedziesz tylko. I nic więcej. Tempomat włączysz tego, to na autostradzie jak jedziesz, jedziesz zasnąć. Ja ani biegów nie zmieniasz, wycieraczek nie włączasz, nic światła, wszystko się tam samo robi. Jedziesz tylko i nic więcej. Nudne. Jak ktoś się przesiądzie z takiego jakiś małe jakieś Corsy, Twingo czy coś na taki samochód, to się idzie zanudzić. Albo do Landiego. No, do Land Rover to to jest adventure auto. Tak, o, tam będzie ciekawie. Co wyjazd to jest adventure. Albo holowanie, albo to chodźcie, zobaczymy przy okazji tutaj już przegląd. Aha, jak ktoś chce, Lupo jest do sprzedania. Zobaczcie, jak żona go odpicowała. Kurde, zamówiłem jeszcze te takie fajne dekle, oryginalne od tych Felk, ale gdzieś zginęły. Z Chin szły 2 tygodnie, sprzedawca powiedział, że zginęły i wysyła na nowo. Aż się ładnie zrobiła. Otwarte z drugiej strony jest? Otwarte, idziemy z drugiej strony. A tutaj tył, bagażnik. O, bagażnik otwarty. Zobaczcie, jakie ładne Lupo. Z kwiatuszkiem, ale tu pachnie. Ujojojojoj. Patrzcie, jak żona go wypucowała. Będziemy go ogłaszać, będzie sprzedawany. Kup, przyjdzie jakaś dziewczyna po prawo jazdy świeżo i sobie go kupi, czy tam chłopak. Sam raz autko, światła powymieniane, pierdoły. Nie robiliśmy go na perfekt, no bo to nie opłaca się, bo to jest za stare auto. No, ale... Pójdzie do życia. Jak uderzy, to przyjdzie, naprawimy, nie? Tak jest. Gwarancja do bramy. Ale wiecie, co będziemy robić? Bo tu w trakcie testów jest. Tu. Pompa. Zakładamy ciepłą wodę do Land Rovera. Żeby się Basia miała gdzie kąpać, jak będziemy w trasy jechać. A nie wiecie, jak to się odbywa? Wymiennik ciepła się zakłada, silnik będzie chodził, woda będzie podgrzewała w wymienniku ciepła. Następną wodę prysznic podłączony i będzie się można kąpać. Wąż do rzeki wrzucić czy do baniaka i będzie ten samochód podgrzewał wodę i będzie żona mogła tutaj... Będę jej trzymał prysznic, będę się kąpać w lesie. I to są wakacje, nie? Tak, bo powiedziała, że ze mną nie pojedzie, że się nie będzie mogła wykąpać. O,
Także będziemy zakładać ciepłą wodę. Nieduży koszt, na pewno nakręcimy film na ten temat. Dobra, idziemy robić dalej, bo tam mam inne roboty. Taki krótki update'cik. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.